Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam prawidłowe mierzenie akumulatora samochodowego multimetrem miernikiem. Tutaj mamy nazwę naszego miernika. I tak sobie tutaj pokażemy w prosty bardzo sposób, jak tutaj mierzyć nasz akumulator, czy jest po prostu sprawny, czy już jest do wymiany. Tutaj widzimy nasze sondy. Z prawej strony ma być czarna i w środku ma być czerwona. Tak to wygląda, tutaj spójrzcie sobie dokładnie. Ustawiamy sobie tutaj nasze pokrętło na 20 V. Tak jest. Tutaj czarną sondę dajemy na minus, a czerwoną dajemy na plus. I sobie stykamy. Tutaj oczywiście jest wyłączony silnik. I mamy 12,56 V. W tym przypadku widzimy, że jest wszystko tak, jak być powinno. Tutaj oczywiście na silniku wyłączonym. Tu Wam jeszcze dopowiem, że 10,2 V. Tutaj w takim przypadku zaleca się wymianę na nowy akumulator. A przy rozruchu, gdyby tam tutaj pokazywało 10, poniżej 10 V, to taki akumulator jest po prostu z nim problem, może być po prostu niedoładowany, może być brak płynów bądź inne problemy. A bliski 9 V to oczywiście już jest złom. I to wszystko, jeśli chodzi o takie podstawowe informacje, jeśli chodzi o nasz akumulator w samochodzie. Teraz myślę, że spokojnie sobie go sprawdzicie we własnym zakresie. Ty nie musicie już płacić niepotrzebnie pieniędzy, które no tak naprawdę jest to bardzo banalne, jak widzicie na tym filmie. To wszystko, do zobaczenia, cześć.